Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Rozpoczynamy od muzycznej propozycji. W piątek o godzinie 19 na deskach Cieszyńskiego Teatru urodzinowy koncert Krzesimira Dębskiego z udziałem Karantu Hill i Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej. Uznany kompozytor i aranżer podjął się opracowania na orkiestrę symfoniczną tradycyjnych folkowych utworów irlandzkich. Z kolei muzycy z Karantu Hill zagrają w swoim folkowym stylu najbardziej znane kompozycje filmowe Krzesimira Dębskiego. Przypominam, start godzina 19. Piątkowy wieczór można spędzić ze sztuką w roli głównej. W restauracji Dworek Cieszyński zostanie wystawiona zabawna komedia tylko dla dorosłych Ość w gardle. Spektakl rozpocznie się o godzinie 20. Organizatorzy zapraszają już o godzinie 19 na poczęstunek. Impreza nie jest biletowana. A teraz przenosimy się do Istebnej. W hali widowiskowej w budynku dawnego gimnazjum na Buczniku odbędzie się spektakl w wykonaniu Teatru Zmilikowa. Jak to hańdowni było. Start godzina 17, wstęp wolny. Muzycznie będzie w najbliższą sobotę w Goleszowie. W hali sportowej gimnazjum przy ulicy Szkolnej 2 odbędzie się koncert Marka Torzewskiego. Impreza rozpocznie się o godzinie 18. W sobotę można wybrać się również na wycieczkę śladem twórców i artystów ludowych. W programie spotkanie ze Zbyszkiem Wałachem, muzykiem, twórcą instrumentów ludowych z Istebnej, z Jerzym Gluzą, rzeźbiarzem i snycerzem z Wisły oraz z Janem Janko Macoszkiem, gawędziarzem z Istebnej. Zbiórka o godzinie 8:30 na parkingu przed Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji w Cieszynie. Udział w wycieczce jest bezpłatny. Warto jednak pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona. Z kolei niedzielne popołudnie to dobry czas, by wziąć udział w grze miejskiej. Ustronie stanie się areną tajemniczych rozgrywek. Gra pod hasłem Niepodlegli w Ustroniu na tamtejszym rynku rozpocznie się o godzinie 11. W zabawie mogą uczestniczyć drużyny 2-3-osobowe. Udział bezpłatny, szczegóły na plakatach. Na koniec mamy sportową propozycję. W niedzielę w Cieszynie przy ulicy Adolfa Bolkokantora 10 wystartuje biało-czerwony bieg trzecia cieszyńska godzinówka. Impreza składać się będzie z biegu młodzieżowego, start godzina 13, oraz biegu głównego, start godzina 14. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia!